Święty Paweł dwukrotnie mówi o świątyni Bożej. Pierwszy tekst: wy jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka. Drugi tekst pada trzy rozdziały później. W 6 rozdziale, 19 wersecie Paweł pisze: czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego i że Duch mieszka w was? Jakby apostoł pokazuje dwie świątynie, które Bóg buduje dla siebie. I myślę, że kolejność, w jakich o tych świątyniach mówi, jest ważna.